Hejka kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Julka, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie trochę prankować, że tak powiem, moich widzów, bo będzie to polegało na tym, że będę pisać do osób na przykład typu z wiadomością, że ja nagrywam, w sensie z multika będę do nich pisać, że tam nagrywam na YouTube'ka i tak dalej, że są popularne. Nie uważam się za osobę popularną, ale to tylko wejdzie dla kontentu, o to chodzi. Więc pierwszą osobką będzie ta osobka, więc... Aha, nie ma jej aktywnej na momie. To nie, bo chcę, żeby mi to pisał od razu. Wiecie, o co chodzi, no nie? 3 minutki temu. Może i podpisała ta osobka. O, tutaj. Tylko z nami mogłem pratować. Zapomniałam, że takie coś na momie istnieje. Ta osobka jest. Zapomniałam, że na momie istnieje coś takiego, że tylko znajomi mogą ze sobą czatować. No, trudno. Dobra, więc lecimy, lecimy dalej. Poogarniam. Siunków. Może to. Może ktoś mnie przyjmie. Chyba ta była niby 3 minuty temu, ale może wejdzie. No niech mnie ktoś przyjmie. Tam momo. Tam momo jest mi tyle. Mam 2 godziny temu. Jestem noobkiem, więc. Pozdrawiam każdą osobkę z tych, które zapraszam właśnie aktualnie do znajomych. Pozdrawiam was. Będziecie na moim kanale. Oczywiście. W ogóle. O, jest ktoś zapytał mnie. Więc w ogóle ja wam powiem tyle, że. Dawno nie nagrywałam. Okej, okay, tutaj ze względu na to, że nagrywam, to ja sobie zrobię zdjęcie i żeby sobie tą osobkę pozdrowić w opisie, tak jak zawsze pozdrawiam za mamą. Więc napiszemy hejka. Nagrywam. Dobra, nie, może nie hejka nagrywam, nawet Jezu, nie dawajcie mi mamo teraz. Kocham was za mamą i że mi dajecie mamo. Ale kontenci. O, 5 level. No, kocham was. Kocham, love, love, love. Mam mamo przynajmniej. Hejka. Ojejku, niewielki. Hejka. Napiszemy. O, Lukas coś tam napisze. Emil. O, jakiś bad boy. Bad boy. Hejka. Zobaczymy ogólnie reakcję ludzi. No tutaj. Myślę, że bardziej na to mogą iść jakby osoby, które mają mniejszy level, w sensie większy level, bo mniejsze level mogą mnie komuś, o co chodzi. A chodzi mi o to, żeby zrobić taki, wiecie, trochę prank, bo mniejsze levele pewnie nie będą ogarniać, o co chodzi, a większe levele gdzieś mogą nawet mnie kojarzyć z głównego konta, więc wiecie, co chodzi, no nie? Co robisz? Napiszemy do niej. Może napiszę, a ty? Chciałabym, żeby ktoś napisał, a ty, bo okej. Okay. Ja. Więc spróbuję i tak w taki sposób, ale mam nadzieję, że to inaczej mi wyjdzie. W ogóle nagrywam teraz na laptopie, bo na telefonie coś mi się nie chce nagrywać i mi się w ogóle program zepsuł. Więc nie wiem, co jest, no ale no, okej, niech będzie. Więc nagrywam na laptopie. No ale w sumie na laptopie też się git nagrywa, chyba myślę. Zobaczymy, czy mi się to nagra w ogóle. Bo pierwszy raz nagrywam. Jemu chodziło o to, że co nagrywam, czy jemu chodziło o to, że nagrywam i że takie. Wredny trochę, napisał ok, czyli uwierzył. No odcinek na Edmomiu. Która powiem mu. Okej, okay, w ogóle mnie troszkę nie skumała ta osobka, o co mi chodziło. Więc no, niestety. Okej, okay, tutaj ewidentnie ludzie nie chcą odpisywać,
nubkowi nie chcą odpisywać. Że tak powiem, czyli osoby z 5 levelem nie chcą tutaj nawet jakby popatrzeć na mnie, nawet mnie nie przyjmują znajomych. A jak już to kończy się to na wiadomości typu, co ja zapytam, co robisz, osóbka nie odpisze już nic. Więc tak to się kończy. Takie to jest bardzo smutne, że tak się traktuje graczy, którzy mają niższy level. Ja na przykład staram się odpisać każdemu, czasami też komuś momo dam. I nie wynika to z tego, że nagrywam. Nie wynika to z tego, że zawsze komuś dawałam. Nawet na głównym koncie często robię coś takiego, że, bo tam mam 78 level, zaraz 79, więc się cieszę. Więc chodzi mi o to, że nawet tam czasami piszę, kto chce momo i ludzie się zgłaszają, zdają i daję im to momo. Więc myślę, że takie traktowanie kogoś za level nie będzie tutaj słuszną sprawą. Ja nigdy nikogo bym ogólnie sama za level nie traktowała, bo jakby to nie jest fajne, gdy ktoś ma tam na przykład 9 level i jest gorzej traktowany niż osoba na przykład z 70. Więc wiecie, ja na przykład od początku jestem w sumie nie od takiego początku, tylko na przykład na moim głównym koncie nie byłam też dobrze traktowana na początku, bo miałam też mały level, teraz z każdym, wiecie, jedną rzeczą jakby do mnie ludzie się bardziej przekonują, ale też konto to z YouTube'a, no nie, w sensie też się ludzie nim trochę przekonują. Ogólnie widzę, że tutaj ludzie na mnie znajomych nie przyjmują, więc okej. Więc na tym kończę odcinek, ale pamiętajcie o subskrypcji, bo dla mnie to ogromna motywacja. Oczywiście życzę Wam wesołych świąt, żeby były spędzone w takim gronie rodzinnym i żebyście mogli odpocząć od szkoły, bo myślę, że to też jest ważne, bo przyszłe półrocze nie będzie łatwe, zwłaszcza dla ósmoklasistów i wiem, że same dla mnie nie będzie łatwe, więc życzę Wam wesołych świąt, tego, żebyście sobie wypoczęli oraz szczęśliwego nowego roku, żeby ten rok jako tako był i no, tyle Wam sobie mogę pożyczyć. Jeśli chcecie zdalne, to życzę nam zdalnych, bo ja sama osobiście chcę zdalne, bo czuję, że mogę odpocząć i no, do zobaczenia. Pa, pa! I zostawiacie opinię w górę. Pa, buziaczki!